Zacznijmy od odcinka AB. To jest punkt A, to jest punkt B. A teraz narysujmy symetralną tego odcinka. A zatem symetralna podzieli nasz odcinek na dwie części. Możemy ją nazwać prostą L. To będzie nasza symetralna. Symetralna odcinka przecina odcinek pod kątem 90 stopni i dzieli go na dwie części. Ta długość i ta długość są równe. Nazwijmy ten punkt. Oznaczmy ten punkt jako m. W tym filmie w pierwszej kolejności chcę udowodnić, że jeżeli wybierzemy dowolny punkt na tej prostej, która jest symetralną odcinka AB i ten punkt będzie w równej odległości od punktu A, albo gdy odległość od tego punktu do A będzie taka sama jak odległość do punktu, taka sama jak odległość od tego punktu do B. Zatem wybiorę sobie jakiś dowolny punkt na tej symetralnej. Nazwijmy go punktem C. Jak pewnie się domyślacie, będę chciał narysować trójkąt. Narysujmy więc go. Poprowadźmy linię od C do A i od C do B. Jeżeli będziemy mogli udowodnić, że CA jest równe CB, wtedy udowodnimy właśnie to, co mieliśmy udowodnić docelowo czyli, że odległość od C do A jest taka sama jak odległość od C do B. Widać tu kilka ciekawych rzeczy. Wiemy, że AM jest równe MB oraz że CM równa się samemu sobie. To oczywiste, że każdy odcinek będzie się równał samemu sobie. Wiemy też, że to jest kąt prosty i to także jest kąt prosty. Ta prosta jest symetralną odcinka AB. Mamy więc dwa trójkąty prostokątne, ale nie musimy się tym nawet przejmować. Ponieważ kiedy spojrzymy na trójkąt AMC, widzimy, że ten bok jest przystający do odpowiadającego mu boku w trójkącie BMC. Tutaj pomiędzy nimi mamy kąt, który odpowiada temu kątowi. Kąt AMC odpowiada kątowi BMC i oba mają 90 stopni, zatem są przystające. Mamy także bok MC, który występuje w obu trójkątach i także jest przystający. Możemy zatem skorzystać z cechy przystawania BKB. Bok kąt bok. Przystawanie bok kąt bok. Możemy zapisać, że trójkąt AMC. AMC jest przystający, przystający do trójkąta BMC, do trójkąta BMC na mocy cechy bok kąt bok. Przystawanie bok kąt bok. Jeżeli trójkąty są przystające, wtedy wszystkie odpowiadające sobie boki są także przystające. AC odpowiada BC, czyli te dwie rzeczy muszą być przystające. Ta długość musi być taka sama, co ta długość tutaj, a więc udowodniliśmy to, co chcieliśmy udowodnić. Dowolny punkt C, który leży na symetralnej odcinka AB, znajduje się w takiej samej odległości od punktu A co do punktu B. Nawet jeśli wybrałbym na punkt c ten punkt lub ten punkt, to wynik byłby taki sam, jakikolwiek punkt c położony na tej linii. Zapiszę więc, że AC równa się BC. Spróbujmy to zrobić od drugiej strony. Sprawdźmy, czy znajdziemy jakiś punkt, który znajduje się w równej odległości od A i B. Udowodnijmy, że taki punkt musi leżeć na symetralnej odcinka. Zróbmy to jeszcze raz. Narysuję to w ten sposób. To jest mój punkt A, to jest mój punkt B. Narysujmy też jakiś punkt, znowu nazwiemy go C. Powiedzmy, że C będzie tu, albo lepiej tutaj na dole. Zatem to jest C. Zaczniemy od założenia, że C znajduje się w równej odległości od A i B. Czyli CA będzie równe CB. Od tego zaczniemy. To będzie nasze założenie. Chcemy udowodnić, że C leży na symetralnej, na symetralnej odcinka AB. Zatem narysowaliśmy tutaj trójkąt, tak jak poprzednio. Zawsze możemy opuścić wysokość z tego boku trójkąta, a więc poprowadźmy linię w ten sposób, w ten sposób, nazwijmy ją, opuśćmy ją tutaj. W tym przypadku jest to raczej rysowanie linii do góry, ale gdybyśmy obrócili ten trójkąt do takiej pozycji, Gdyby ten trójkąt wyglądał w ten sposób, gdyby ten trójkąt wyglądał w ten sposób, to byłoby B, to A, a C byłoby tu na górze, wtedy faktycznie opuszczalibyśmy tę wysokość. Zatem możemy skonstruować tę linię i utworzy ona kąt prosty z odcinkiem AB. Nazwę ten punkt przecięcia M. Aby udowodnić, że C leży na symetralnej odcinka, musimy pokazać, że CM jest odcinkiem na symetralnej. Dzięki temu w jaki sposób skonstruowaliśmy ten odcinek, od razu widać, że jest to prosta prostopadła, a więc musimy jedynie udowodnić, że dzieli ona AB na dwie równe części. Zatem co mamy? Mamy dwa kąty proste. To jest kąt prosty, więc to także musi być kąt prosty. Wiemy też, wiemy, że CM będzie równe CM będzie równe samemu sobie, a więc wiemy, to jest kąt prosty. Mamy bok i mamy przeciwprostokątną. Na mocy postulatu RSH RSH to skrót od angielskich słów kąt prosty, bok i przeciwprostokątna. Mamy tu kąt prosty, mamy jeden bok, który jest przystający do odpowiadającego mu boku w drugim trójkącie, mamy przeciwprostokątną, która jest przystająca do drugiej przeciwprostokątnej, a to znaczy, że nasze trójkąty są przystające. Czyli na mocy postulatu RSH wiemy, że trójkąt ACM jest przystający do trójkąta BCM. Jeżeli trójkąty są przystające, to odpowiadające sobie boki również będą przystające, a to znaczy, że AM, wiemy więc, że AM musi być równe BM, gdyż są odpowiadającymi sobie bokami. Ten bok tutaj jest przystający do tego. A więc w rzeczywistości ten odcinek dzieli AB na dwie równe części. Czyli ten odcinek MC faktycznie leży na symetralnej odcinka. Faktycznie jest częścią symetralnej odcinka. Wszystko, co do tej pory robiliśmy, robiliśmy po to, żeby teraz móc zrobić kilka ciekawych rzeczy z symetralną odcinka i punktami, które leżą w równych odległościach od punktów, i zrobić to na trójkątach. A więc to było. Dla przypomnienia, dowiedzieliśmy się, że jeżeli jakikolwiek punkt znajduje się na symetralnej odcinka, to znajduje się on w równej odległości od obydwóch końców odcinka. I w drugą stronę. Jeżeli jakikolwiek punkt znajduje się w równej odległości od obydwóch końców odcinka, to znaczy, że leży on na symetralnej tego odcinka. Zastosujmy te właściwości w trójkącie. Narysuję jakiś dowolny trójkąt. Postaram się, żeby był dość duży. Dobrze, powiedzmy, że mamy tutaj jakiś trójkąt. Oznaczmy go. Punkt A, punkt B, punkt C. Trójkąt A, B, C. Teraz narysuję symetralną odcinka AB. Będzie ona dzieliła odcinek na dwie równe części. Ta odległość będzie równa tej odległości i to będzie prosta prostopadła. O, coś takiego. I to będzie, to będzie. A właściwie narysuję to trochę inaczej, bo ten trójkąt przybliża nas do pewnego specjalnego przypadku, o którym będziemy mówić dopiero w kolejnym filmie. Zatem narysuję ten trójkąt troszkę inaczej. Narysuję troszkę. Okej, okay. narysuję. Okej, okay. ten może być trochę lepszy. Zaraz zobaczymy, o jakim specjalnym przypadku mówiłem. Więc to będzie A, to będzie B, to będzie C. Teraz wezmę ten punkt tutaj, który jest na samym środku odcinka AB, i narysuję prostopadłą symetralną. Zatem symetralna odcinka może wyglądać mniej więcej tak. Może wyglądać mniej więcej tak. Nie chcę, żeby ta prosta przechodziła przez punkt C, bo nie o ten przypadek tu chodzi. To będzie kąt prosty, a ta odległość jest równa tej odległości. Zrobię, zrobię to samo z odcinkiem AC. Wyznaczę jego środek, który będzie mniej więcej tutaj, a teraz narysuję prostopadłą symetralną tego odcinka. Będzie wyglądała mniej więcej tak. Będzie wyglądała mniej więcej tak. Czyli ta odległość tutaj jest równa tej odległości. Widzimy, że te proste przecinają się w pewnym momencie. Nazwijmy ten punkt punktem O. Punkt O ma kilka ciekawych właściwości. Wiemy, że skoro punkt O znajduje się na symetralnej odcinka AB, wiemy, że odległość od O do B będzie taka sama jak odległość od O do A. To udowodniliśmy już w naszym pierwszym małym dowodzie. Wiemy więc, że OA równa się OB. Sprytnie, prawda? Ponieważ jest to punkt przecięcia z tą zieloną i żółtą symetralną. Wiemy także, ponieważ leży on na symetralnej odcinka AC. Że leży w równej odległości od A i od C. A zatem OA równa się OC. To jest ciekawe. OA równa się OB, również OA równa się OC, a więc OB i OC muszą być także równe. Zatem wiemy, że OC musi być równe OB. OC musi być równe OB. Jeżeli punkt jest równy, przepraszam, jeżeli punkt znajduje się w równej odległości od dwóch innych punktów położonych na dwóch końcach odcinka, to ten punkt musi leżeć na symetralnej tego odcinka. To drugi dowód, który przedstawiliśmy tutaj. A więc musi leżeć na symetralnej odcinka BC. Jeśli narysuję symetralną odcinka tutaj, będzie to wyglądało. Zdecydowanie leży na symetralnej odcinka BC. Przydatną rzeczą, która wynika z tego małego dowodu, który przedstawiliśmy w tym filmie, jest to, że pokazaliśmy, że istnieje jeden wyjątkowy punkt w tym trójkącie, który leży w równej odległości od wszystkich wierzchołków tego trójkąta i leży na symetralnych wszystkich boków. Innymi słowy, pokazaliśmy, że symetralne trzech boków przecinają się w jednym wyjątkowym punkcie, który leży w równej odległości od wszystkich wierzchołków tego trójkąta. Ten wyjątkowy punkt w trójkącie ma swoją nazwę. Nasz punkt O to środek okręgu opisanego, środek okręgu opisanego. Ponieważ O leży w równej odległości od wierzchołków, więc ta odległość, użyję jakiegoś koloru, którego jeszcze nie używałem, ta odległość tutaj, ta odległość tutaj jest równa tej odległości i równa tej odległości. Gdybyśmy narysowali okrąg, którego środkiem byłoby O i którego promieniem byłaby ta pomarańczowa odległość, Promieniem jest każda z tych odległości, otrzymalibyśmy okrąg, który przechodziłby przez wszystkie wierzchołki B, przez wszystkie wierzchołki naszego trójkąta i który by je obejmował. Więc nasz okrąg wyglądałby mniej więcej tak. Więc to, co tutaj skonstruowaliśmy, co pokazaliśmy, że można tu skonstruować, to okrąg opisany. Okrąg opisany. A ta odległość to promień okręgu opisanego. Jeszcze raz. Wiemy, że możemy skonstruować coś takiego, ponieważ mamy tutaj na środku punkt O. Ponieważ jest to okrąg, który przechodzi przez wierzchołki naszego trójkąta, przez wszystkie wierzchołki naszego trójkąta, mówimy, że jest to okrąg opisany na trójkącie. A więc możemy powiedzieć, że okrąg O. że okrąg O jest opisany na trójkącie. Opisany na trójkącie ABC. Oznacza to, że wszystkie trzy wierzchołki leżą na okręgu oraz że okrąg jest oddalony od środka o promień okręgu opisanego na trójkącie.